One Man Show. Cześć, cześć, cześć. Legia wita wieś, ja tak czasami mówię żartobliwie, ale na finale Pucharu Polski. Tylko zapytam, Karol, to faktycznie tak wyglądało, Legia wita wieś, że to wieś była? Z jednej strony? No, z jednej strony było chamsko. Wieś taka, nie? Ale wieś w rozumieniu nie tej wsi, co daje nam chleb, co daje nam mleko, która daje nam tylko wszystko. Tylko słomy. Tylko słomy. O, Jezus Mary, Karol, ty mnie zaskakujesz. My się któregoś dnia zamienimy rolami. Tak jest, dużo słomy, ale skąd ta słoma? Z racy. Nie, mi się wydaje, że z butów. O, tutaj widzisz, tutaj już tutaj mnie trochę raciczku. Trochę zawiodłeś. Za raciczku. Trochę mnie zawiodłeś. Dobra, słuchajcie, ten, byłem na tym meczu, ja mam takiego farta, że chodzę na dobre mecze. Tu jeszcze mam zaproszenie na finał. Nie wiem, dlaczego na niebiesko jest wydrukowane, to kompletnie, ale w każdym razie i program meczowy i nikt tu w tym programie, nawet ja, nawet nikt by nie myślał, że jacyś goście, kiedy ich drużyna przegrywa 1-0, to zamiast skupić się na dopingowaniu jej, żeby wyrównała, żeby strzeliła zwycięską bramkę, bo była w stanie, przecież Lechia grał źle. To zajmuje się przerywaniem spotkania, czyli jakby szarpaniem meczu na kawałki, czyli za każdym razem, proszę popatrzeć, Legia ma stado emerytów i za każdym razem, jak jest przerwa w meczu, to co oni robią? Odpoczywają, dokładnie, czyli nabierają więcej siły. Mają, a przy tym tempie gry, który narzuciła Legia, taki silny pressing, ale taki naprawdę silny, nie widziałem tam nikogo, kto by odpuszczał, to było wiadomo, że gdzieś po godzinie oni osłabną i zamiast to wykorzystać, to ktoś sobie sam to wszystko psuje. To oznacza wyłącznie nieumiejętność analizowania wydarzeń na boisku. Teraz się spodziewam kar, mają być jutro pewnie wykluczenie z Pucharu Polski, bo z europejskich pucharów, to wyklucza kto inny. Sami się wykluczają teraz. Nie, no tak, dokładnie. Ale Kurban, o proszę, piąta kolumna Legii ich wykluczył. W każdym razie na pewno jakaś kara musi być surowa, bo nie może być na stadionach ze zwierzęcenia, zwłaszcza w momencie, kiedy my jesteśmy i za oprawami, i za racami, prawda Karol? Tak. Przecież race to nam to nawet się podobają. To fajnie, wszystko podświetlone, to żyje, zorganizowane, eleganckie. I Lech również miał takie fajne momenty oprawy z racami, natomiast to nie może być racowisko, czyli pastwisko, czyli po prostu ta słoma z butów. Dobra, ale to już było dawno, w każdym razie mówię, było święto flagi, więc ja założyłem koszulę w kolorach tutaj, na kołnierzyczku białym i jakimś czerwonym, tak? Białym i czerwonym, więc każdy ma swoje flagi własne, natomiast ta biało-czerwona nas łączy i mam nadzieję, że tak samo kibiców jednej, drugiej drużyny połączy. Oczywiście również przekazuję szacunek Arkadiuszowi Malarzowi, który wprawdzie do bramkarza trochę brakuje, trochę, no dużo, niedużo, jakby był słaby, to by nie bronił w Legii, ale dużo, niedużo, ale wykazał się odpornością i mam odpowiedź, wiesz Karol, dlaczego on uniknął tych wszystkich pocisków, które były w niego kierowane? Bo on unika piłek zawsze, więc wiesz, więc jak dobry dowcipszy, nie? Tak, tak. Może być? No. Więc jak on unika piłek, nauczył się unikać dośrodkowań. Piłek. Na przykład dośrodkowań w Lubinie. Jak on unika piłek, to on doskonale zna teorię uników. Mówił, że nauczył się tego już nawet w Grecji, że tam nie rzucali jakimiś... Tak, to nawet było dosyć mądra wypowiedź. Tak, Olympiakos kontra coś tam. Bo on w Olympiakosie chyba nie grał, tylko w jakimś takim słabszym trochę klubiku. Ale ten, ale... Słuchaj, to jest dobra teoria. Nauczył się unikać piłek, to się dośrodkowań, nauczył się też, strzałów też nauczył się unikać, nie? No to jak ktoś w niego rzucał, to on wiedział, jak się schylić tego. Równać się z nim może wyłącznie Prijović, natomiast powiem wam szczerze, że w tej korespondencji z meczu bardzo mnie sprytnie Karol spytał, jak tam Ibra. Oczywiście tak zjadliwie, tak tego, bo ja tu zawsze drwię z tego chłopca. No to chłopiec jest, nie? Jak ktoś chodzi z kucykiem, no to musi być chłopcem, nie? Karol też chodzi z kucykiem, już to dziecko jest. No to, dzisiaj się spóźnił tylko 1,5 godziny. To tak uprzejmie donoszę. Ale usprawiedliwiony, bo pomagał mamie, a pamiętajcie, mamie zawsze należy się pierwszeństwo. Karol, ja to wiesz, żartobliwie mówiłem, przed wszystkim innym na świecie, tak? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Mama jest tylko jedna, tak?
to z kolei w innym dowcipie, jak ten, jak ojciec wysyła syna po dwie flaszki do kuchni, nie? I mama jest tylko jedna. To Jasia wysyła zresztą, dobrze. W każdym razie, sam nie czuję, jak mi się rymuje, bo to jakiś gościu tu próbuje wjechać, ale to ten, który wczoraj wyjeżdżał, więc nie wiem, może coś zapomniał czegoś. Dobra, niech nie tego, na szczęście spada. Co chciałem powiedzieć, że takie mecze się pamięta, natomiast podnosi to szalenie takie antykibicowskie uczucia, bo my cały czas walczymy, żeby kibice mieli więcej praw, więcej możliwości wyrażania swoich poglądów, przekonań, myśli i tak dalej. I ci kibice sami to sobie za przeproszeniem psują. Jest to słabe, żenujące, bo widziałem to gdzieś tak właśnie po godzinie, jak zaczęły te racje lecieć. Widziałem, jak sporo takich zacnych ludzi w tej loży centralnej takiej, jakby neutralnej, przecież z całej Polski, przecież to nie byli ani kibice tego klubu, ani tego, tylko po prostu fani piłki, to po prostu zaczęli wychodzić tacy zniesmaczeni trochę. No, jak ktoś chce zniesmaczać piłkę, to wydaje mi się, powinien grać w C-klasie, nawet nie w A-klasie, bo A-klasa to już są jakieś wymagania. I pomyślmy sobie, nie tylko Malarz jest tyłem do bramki, tak doceniłem, bo tam pod tą trybuną jako sędzia boczny był Tomek Listkiewicz. Nie tylko bramkarz jest tyłem do bramki, ale sędziowie są również tyłem do publiczności. I oni nie wiedzą, co w nich leci i w każdej chwili mogą dostać czy butelką, czy właśnie płonącym pociskiem, czy może wybuchnąć petarda hukowa i rozwalić bębenki, no bo jeżeli ona wybuchnie bardzo blisko, w tym momencie, kiedy się rzuca, to jest to coś potwornego. No nic, będzie się toczył spór. Ja tylko mam nadzieję, że ta taktyka zadymiania trybuny, żeby potem można było bezkarnie rzucać, bo oczywiście to zadymianie jest z jednej strony fajne, tak jak pokazanie takie symboliczne płonącej Warszawy, taki czarny dym nad miastem, natomiast normalne zadymianie jest po to, żeby nie można było zidentyfikować sprawców, czyli mówiąc szczerze, sprawcy drodzy, sprawcy jesteście, nie jesteście nieznani sprawcy, tylko jesteście po prostu wrogami polskiego futbolu, zresztą jakiegokolwiek. No ale ten, Karol, chcesz coś śmiesznego usłyszeć? No słucham. To ci powiem. W Newcastle grał taki Kolumbijczyk fajny. Nie pamiętam nawet, jak miał na nazwisko, ale wszystkich potrafił okiwać, wszystkich potrafił wyprzedzać. No był po prostu rewelacyjny skrzydłowy, nie? Przedwczoraj. Kucharczyk. Ładnie pocisnął. Ze trzy razy tak szarpnął, że to był wreszcie taki Kucharczyk, którego nawet można powiedzieć, że można na euro traktować poważniej, prawda? No. To był taki gaz, tak szybko, że oczywiście sędzia, jak to nie wiem za co go chwalą, bo karny był jakby... Nie było karnego. Nie było karnego? Nie, w telewizji jak obejrzeliśmy, powtórki, nie było dotknięcia nawet najmniejszego. A tam to co, on się może... z głodu wywrócił? Czy co? No właśnie dlatego nie chwaliłbym go tak. Ale z głodu? Nie sądzę, ja nie wierzę, bo wiesz, w piłkę grałem wprawdzie tylko z Lejną i Gadochą, ale... Tak, ale chodzi o to, że normalnie jak facet wbiega na gazie w pole karne, to nie po to, żeby się położyć, tylko po to, żeby strzelić. No, widziałem większych wirtuozów, że tak Del Piero, tak, który... Cymbalstwa? Tak, nie. No dobra, ale różnijmy się pięknie, nie? No w każdym razie był ten Kolumbijczyk, możecie sobie wygooglować Newcastle United, i on się zawsze spóźniał godzinę i... Karol, bo to dla ciebie ta opowieść jest, nie? Dla wszystkich spóźnialskich zresztą. No i piłkarze byli wkurzeni, bo jak on gwiazda, największa drużyny, spóźniał się godzinę, to oni musieli w szatni czekać, aż on przyjdzie i włoży buty i łaskawie zacznie trenować, bo bez niego trening nie ma sensu. Bez niego trening to był tak, jakby to było kompletnie niepotrzebna gimnastyka. Niepotrzebna. I jeden z piłkarzy wpadł na pomysł i przestawił mu zegarek o godzinę. Tak, żeby jego zegarek, no bo zegarki się w szatni zostawia, są nawet specjaliści, o czym nie wiecie, ale tacy, którzy czyszczą szatnię i kradną te zegarki, ale, bo tam wiadomo, że tych zegarków jest dużo i to drogich. Uzi, uspokój się, kochany, uspokój się. No ta pani już zawału dostanie zaraz, bo ten Uzi to tu wszystkie atakuje możliwe przeszkody. No więc przestawili mu zegarek, ten jeden zawodnik, godzinę, w tył, w tym sensie, żeby się spóźnił godzinę i przeszedł na czas. No i wyobraźcie sobie, Karol, co było? Spóźnił się o godzinę. Nawet mając przedstawiony zegarek, ktoś się spóźnił o godzinę, on po prostu miał czas kolumbijski, czyli maniana, czyli później. Ale tak, ponieważ mam tylko minutkę, to ten...
to wziąłem, bardzo fajny tytuł jest w tym, w przeglądzie sportowym. Legia ma puchar, a Lech ma problem. To jest akurat super fajne, bo widać, o, Chlouszek jest nawet, zobacz, Chlouszek. Tak, też o tym najlepszy piłkarz w Ekstraklasie, nie? I te, natomiast prawda jest taka... To jeden z lepszych transferów w ciągu tej zimy. Ostatnich lat, tak. Natomiast prawda jest, zobaczysz, co w Superaku, wiesz, co w Superaku tam dali na ostatniej. Pryjowicz wywalczył dla Legii puchar ciosem karate, no proszę bardzo, dobrze, szacunek dla Pryjowicza, że spróbował uderzenia. Paweł, jakie... Ale zobacz, zdjęcie jest, zobacz, jest zdjęcie ładne, jak on akurat... Tak, w idealnym momencie, idealnym, bardzo ładnie. Boszkiem. Jak jesteśmy przy Pryjowiczu, to muszę zadać Ci pytanie, ponieważ tutaj na Twitterze padło pytanie, spytaj Pawełka w najbliższym OMS, czy miał orgazm po golu Pryjowicza. No więc mówiąc szczerze, miałem orgazm, ale tylko w tym momencie, kiedy poznałem jedną super dziewczynę, ale to jak była kocham, teraz nie improwizuję, którą poznałem na meczu, która była najładniejszą dziewczyną na meczu i można tak powiedzieć, że ją zwerbowałem i miałem orgazm. Także to, Karol, jeżeli tyle, więcej szczegółów, to już bez, nie do kamery. Natomiast orgazm to chyba wiesz jak to, jeszcze nie? Czy tego, czy zgadujesz tylko, Karol? Ja to nie wiem, jak jest, nie mam pojęcia. No właśnie, to mi się też tak wydaje trochę, nie? Ale przy samogwałcie też jest, nie? Patrz, takie te babie lato jest trochę. W każdym razie, jeszcze tylko jedno słowo o meczu Atletico Bayern. Powtarzałem to w tych 200 iluś odcinkach wiele razy, że dopóki Lewandowski nie nauczy się chamstwa, to nie będzie wielkim piłkarzem. I chamstwo takie, żeby zostać kapitanem reprezentacji, to nie wymaga wielkiej odwagi. Natomiast, żeby zabrać piłkę Millerowi i strzelić karnego, Karol, wydaje mi się, że Lewy by to strzelił, nie? Tak, Lewy by sam to środek samej siły. Dokładnie, ja tak sobie pomyślałem o tym meczu z Realem, nie? Że z Realem Madryt, jednak była większa presja, bo to bardzo słaby klub, ten Dortmund, a Real no, największy. I on podszedł, jak sieknął w środek, to w ogóle nie było przebacz. I wydaje mi się, że właśnie tego chamstwa to mu zabrakło i w związku z tym nie ma Bayernu w finale. Bardzo się będę martwił, jak dzisiaj wygra Real, bo będzie hiszpański finał madrycki, czyli Real Atletico. Byłeś w Madrycie? Byłeś. Smutne miasto, nie? Same banki kamieniste i tego. Ale fajne muzea, fajne na Cibeles fajnie jest, bo na Cibeles chyba się mówi. Na Cibeles jest fajnie, fontanna, mnóstwo ludzi, wszyscy piją driny i chodzą uśmiechnięci. To na taki finał to by się człowiek wybrał, tyle że jest w Mediolanie. No. W Mediolanie też pięknie. Ten jest tam przepiękny kościół, przepiękny Duomo. Jest La Scala, nie? Jest. Najpiękniejsza, najwspanialsza opera na świecie. No jest więc San Siro. San Siro. A kogo byś w finale widział jako zwycięzcę? Atletico. Atletico? Tak. Bo właśnie, bo ten Real to trochę nudne już. Chciałbym, żeby wygrali oni i się zrewanżowali. Ale boję się, że ten, wiesz, Marokańczyk z Realu się, wiesz, się wygoruje. Algierczyk. Nie, Marokańczyk, no, Cristiano Ronaldo. A, ten Marokańczyk. Marokańczyk, no. On już teraz jest marokańskim obywatelem, więc że Marokańczyk się wykuruje i zapakuje parę goli, nie? Więc, no ale pożyjemy, zobaczymy. Ja w każdym razie mówię, dopóki Lewandowski nie będzie taki bezczelny pod każdym względem, tak bezczelny jak jego menedżer jest, to sukcesów nie osiągnie, poza jakimiś tam typowymi mistrzostwami. A jeszcze Leicester mistrzem Anglii, powiem szczerze, zasługa oczywiście, Polak zawsze musi mieć udział, nie? Tak, Marcin. Zasługa Wasilewskiego, który wprowadził do języka polskiego kolejne określenie. Nie, że był potrzebny na boisku, to jak była kocham, to nie jest żart. Nie, że był potrzebny na boisku, nie, że był potrzebny na ławce, nie, że był potrzebny na trybunach, tylko był potrzebny w szatni. I słuchajcie, teraz wyobraźmy sobie, jesteśmy prezesami klubów i myślimy, kogo tu by wziąć, na jaką pozycję? Do szatni. Do szatni, oczywiście, nie tam do Apache, jest Uzi, przywitaj się z chłopakami i z dziewczynami też, nie? Ten Uzi kochany. Więc szukamy piłkarza do szatni, który po prostu ma jedną zasadę i zaletę. Jest normalny, taki zupełnie zwyczajny. I czekam na oferty transferowe, ja bardzo chętnie. Karol, ty też byś chyba w jakiejś szatni zasiadł, nie? I byś robiłbyś atmosferę, nie? Bam, wiesz, tego albo... Oczy zielone. Będzie zabawa, oczy zielone, tak, dokładnie. Także Marcin Wasilewski, gratuluję ci, Marcinku kochany, tego, za to, że zostałeś najlepszym transferem do szatni. Kupę
śmiechu, prawda? A jednak jest to prawda i jednak się ziściło. Tacy ludzie też są potrzebni. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto i żeby do pracy nie chodzić z grymasem, ze smutkiem, tylko żeby po prostu iść, cieszyć się. Ja jak się człowiek cieszy, pozytywnie zwycięża. Wam wszystkim dużo, dużo zwycięstw. Zacznijmy od dzisiaj.